Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym poruszyć temat naszego zwykłego chleba. Otóż miałem pewne informacje, doszły do mnie, że do chleba w pewnych miejscach, jak duże jakieś miasta, Madryt czy Barcelona, są wrzucane nawet odłamki jajek, ryb i może nawet jakieś orzeszki ziemne zmielone są wrzucane właśnie do mąki, mieszane razem i z tego jest zrobiony chleb. I ja bym chciał, drodzy kochani, was uprzedzić przed tym wszystkim. Nawet kolega mi tutaj mówił, że chleb mu zajeżdżał jakimś tłuszczem, jakimś rybą, umarłą rybą, po prostu mu pachniał chleb. Nie wiedział dlaczego. Ja dodam, że nawet w niektórych miejscach do jogurtów również dodawane są jakiś wyciąg z ryby, jest dodawany, jako że ma omega-3, jest dodawany do jogurtów niektórych. Także nie tylko chodzi o chleb, ale również i o jogurty. Niektóre jogurty pisze zero cukru, to właśnie te wielokrotnie jest tak, drodzy kochani, że te jogurty zawierają aspartam. Może się nazywać aspartam, tak jak mówię, na A, albo może się nazywać aspultamo K. Aspultamo K to również jest ten sam składnik, tylko pod inną nazwą. Również chodzi o aspartam, tylko że po prostu jest inaczej napisany. Tak żebyście mieli na to na uwadze, że tam gdzie pisze zero cukru, to tam może być wystąpić wielokrotnie aspartam w tym samym produkcie, czyli w chlebie, czy ewentualnie może wystąpić w jogurcie. To jest właśnie ta rzecz, która jakby zanieczyszcza, powoduje zaniki pamięci, no po prostu wypadanie włosów i tak dalej. To jest właśnie ten aspartam, o którym mówimy. Także drodzy kochani, zwróćcie sobie uwagę na chleb, ponieważ wielokrotnie z nasion jest odciągane to, co jest najbardziej odżywcze, te składniki, które są w germen de trigo, czyli po prostu w nasionach jest odciągany magnez, potas i tak dalej, wszystkie te ważniejsze składniki. Jest tylko taka fibra, która po prostu jest mieszana z mąką. Taka mąka po prostu jest bardzo wygodnie ją mieć, bo leży dużo czasu i ona się nie psuje. Dlatego wielokrotnie jest tak, że są najlepsze składniki z mąki są usuwane. I jest zrobiony chleb, tłumaczą nam, że jest razowy, że jest bardzo dobry, a tak naprawdę jest tylko fibra z mąką zmieszana i to wszystko. Także ja bym polecał wam, drodzy kochani, nauczcie się radiestezji, nauczcie się posługiwania się różdżką, wahadełkiem, zróbcie sobie kursy odpowiednie, ponieważ dzięki temu możecie sobie wybadać, czy dany chleb ma jakieś resztki orzeszków ziemnych, które są bardzo złe na jelita w ogóle, czy ma się potem odpowiednie gazy i tak dalej, po takich właśnie orzeszkach ziemnych, które właśnie uszkadzają nasze jelita. Także musicie sobie, drodzy kochani, wybadać, czy chleb jest naprawdę zrobiony w porządku, czy nie jest dobry, czy jest dobry. To właśnie jest bardzo istotny temat, ponieważ tutaj w Hiszpanii nawet była jakby taka reklamacja w biurze OKU, w takim biurze kontroli jakości produktów. I ten pan jasno w telewizji się wypowiedział w kanale Madryt, że po prostu, że oni wiedzą o tej całej sytuacji, że po prostu ludzie są oszukiwani i że po prostu jest manipulacja stosowana w stosunku do nasion, że tak naprawdę nasiona, które są stosowane do robienia tego chleba, nie są pełne, nie jest to chleb pełny, tylko po prostu jest to robione jakby z dodatkiem chemii, spulchniaczy, również jakichś innych składników, o których nie mamy zielonego pojęcia. Także, drodzy kochani, no musicie się niestety nauczyć radiestezji, żeby wybadać sobie, czy chleb jest dobry, czy dane ciasto jest dobre, czy robione jest na takiej normalnej, dobrej mące, czy na czymś podobnym, na produkcie mąkopochodnym, czyli po prostu nie jest to mąka, tylko to jest jakaś mieszanka dziwna, z którego jest zrobiony ten chleb. I już po prostu jesteśmy przyzwyczajeni, bo ponieważ pracujemy, ponieważ jesteśmy zakonieni w naszym życiu, nie zwracamy uwagi tak specjalnie na takie detale, z czego jest chleb zrobiony, a serwuje nam się po prostu jakąś chemię, która jest spulchniacze, które są w tym chlebie i nie jest to chleb, który jest 100% naturalny, zdrowy dla nas, a będzie powodował wyniszczenie naszych jelit, naszego żołądka, naszych jelit, po prostu będzie powodował odpowiednie zmiany, które będą następować w naszym organizmie. Także zwróćcie, drodzy kochani, na to uwagę, to jest bardzo ważny temat i jeszcze raz, drodzy kochani, zapraszam was na link pod YouTube, gdzie możecie zakupić aronit mineralny, bardzo zdrowy. O ciebie się żegnam i do widzenia.